Es ist Krieg. Wie das wäre, es ist noch dunkel draußen. Der Wecker klingelt, erstmal die Kinder wecken. Dann Detonationen draußen, Nachrichten hören, Twitter, alle Kanäle. Es ist Krieg. Wie das wäre, keine Schulbrote, sondern Sachen backen. Schnell, schneller, am schnellsten. Das Kuscheltier nur eins. Sachen für ein paar Nächte. Lebensmittel, Wasser, Geld, abheben. Eine weitere Solidaritätsdemonstration auf der Altstadtbrücke hier in Görlitz. Polnische und deutsche Menschen sind zusammengekommen. Es sind auch Ukrainer und Ukrainerinnen dabei. Und wir sind heute hier gemeinsam, um an diese schrecklichen Kriegsereignisse gemeinsam zu denken. Es erschüttert uns zutiefst und es ist wichtig, dass wir zu vielen, vielen Menschen hier zusammenkommen. Morgen werden wir um 13:30 eine Veranstaltung haben auf der Jakobstraße 31 im Grünen Büro. Und da wird es darum gehen, über den Krieg zu sprechen und die Hilfe zu koordinieren. Denn die Koordination der Hilfe ist im Moment sehr, sehr wichtig. Wir machen das zusammen mit Hilfsorganisationen und wir laden alle Menschen ein, die helfen wollen, zu kommen, sich registrieren zu lassen und mit uns gemeinsam Hilfe auf den Weg zu bringen. Ich bin sehr bewegt davon, wie wir heute hier zusammen gewesen sind. Das tut gut in diesen sehr, sehr schwierigen Zeiten und wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen, Europa steht zusammen gegen diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine. We stand with Ukraine. Ich bin Mieszkanką z Gorzelca. Razem ze znajomymi zebraliśmy się na moście w Görlitz, Gorzelec. Miasto, które jest miastem wzorcowym, jeżeli chodzi o współpracę i dzisiaj się złączyliśmy właśnie po to, żeby zamanifestować naszą solidarność dla Ukrainy. Dla ludzi, którzy z powodu szaleńczej polityki jednego człowieka cierpią i giną. Jestem zachwycona ilością osób, które dzisiaj przyszły na most, atmosferą, która panowała i tym, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że Ukraina jest tym krajem, który musi zatrzymać wszystkie działania ze strony Rosji. Stali się dla nas bohaterami, przelewają codziennie krew. Jesteśmy im winni również tej solidarności jako zwykli obywatele, jako człowiek. I bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim mieszkańcom z Gorzelca i Görlitz, którzy przyszli na to dzisiejsze spotkanie. Miejmy nadzieję, że jednak nie będziemy musieli się już tak mobilizować, że uda się ten konflikt pokojowo załatwić. Ale zawsze będziemy razem i nigdy nie damy zgody na wojnę, na przemoc i na cierpienie niewinnych.